W ramach naszego cyklu Ośrodek Psychoterapii Poleca polecamy książki, seriale i filmy. I właśnie dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o jednym serialu, który według nas jest wybitny. Ostre przedmioty, znajdziecie go na HBO. Te postacie, które tam są, szczególnie postać głównej bohaterki, ale nie tylko, są bardzo ciekawe pod względem właśnie psychologicznym, więc postanowiliśmy zrobić analizę tych postaci. I dzisiaj w gronie Ośrodka Psychoterapii Przystań porozmawiamy właśnie o tym serialu. Ze mną jest Agata Hensold-Jankowska, Magdalena Rejterowska i Renata Pawłowska. I ja nazywam się Natalia Szwedki-Sielewicz i wszyscy jesteśmy ekipą Ośrodka Psychoterapii Przystań. Ja Wam teraz tak pokrótce opowiem, o co chodzi w tym serialu, być może ktoś Was nie oglądał. Więc główna bohaterka Kamil przyjeżdża do swojego miasteczka i w tym miasteczku spotyka swoją mamę, swoją całą rodzinę. Ona tam przyjeżdża po to, żeby rozwikłać morderstwo, jest dziennikarką, morderstwo dwóch dziewczynek. Ale w całym tym procesie też przypomina sobie różne wydarzenia z dzieciństwa. Kamil cierpi na depresję, jest też uzależniona od alkoholu i samookalecza się. I właśnie o tych rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać. I pierwsze pytanie. Zaczniemy sobie trochę od relacji mamy i córki, czyli Kamil i jej matki, bo wydaje mi się, że ta relacja jest bardzo ważna i o niej trzeba porozmawiać. No więc właśnie, co z tą relacją? Mogłabyś nam trochę o niej poopowiadać, Agata? Ta relacja pokazuje, czy jest pewnym tłem do wydarzeń, które się dzieją w serialu, jak i w książce, to dopowiem. Tak. Uznanie swojego czasu za kryminał roku. Okej. Tak de facto. Okej. Trochę tak bym powiedziała, jak relacja dziecka z jego pierwszym opiekunem, najczęściej matką, jest matrycą czy takim tłem do tego, co się później wydarza w życiu. Można tutaj, myślę sobie, pokusić się o taką analogię. I to, co obserwujemy, to skutki traumy relacyjnej, której doświadczyła główna bohaterka w swoim dzieciństwie. I tego, jak to się ciągnęło później w jej życiu. Tak? Mhm. Wspomniałaś o depresji, wspomniałaś o samookaleczeniu. Czyli o takim mechanizmie, kiedy podstawowa potrzeba, czyli podstawa relacyjna, potrzeba relacyjna nie zostaje zaspokojona u dziecka, wtedy zamiast integracji i przekształcenia podstawowych, bardzo pierwotnych, w tym agresywnych impulsów, w takie bardziej pozwalające lepiej funkcjonować. Zamiast właśnie integracji dzieci, a później dorośli doświadczają dezintegracji, doświadczają pierwotnego, takiego chronicznego wstydu, z którym radzą sobie na bardzo różne sposoby. Są to sposoby zazwyczaj impulsywne, agresywne i tutaj widzimy tak de facto, jak trauma relacyjna przemienia się, czy skutkuje autoagresją, tak? Czyli tym, co główna bohaterka, czyli to, jak główna bohaterka traktuje siebie. I to, co jest ważne, to to, że kiedy doświadczamy traumy, to inni ludzie są takim buforem z jednej strony do radzenia sobie ze skutkami, z drugiej strony pewnego rodzaju pomocą czy wsparciem. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy to jest trauma relacyjna. Tak? Mhm. Wtedy można powiedzieć, że najtrudniejsze doświadczenia właśnie idą z tego obszaru naszego funkcjonowania, które powinno być dla nas wsparciem. Mhm. Ale to, co ważne też, to to, że ta historia nie jest zamknięta tylko do tej relacji. Ona zarówno ma swoje korzenie w przeszłości, tej opowieści, zarówno w książce, jak i w serialu jest wspomniana matki głównej bohaterki, tak? Czyli jej babcia i to, jak ta relacja związana z zimną, opuszczającą, nieczułą na potrzeby dziecka matką jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tego samego doświadczała matka Kamil, tak? I to samo przekazała swojej córce. Nie mając
można podejrzewać, tak, że jakoś nie mając wsparcia ze strony swojej matki, nie umiała go dać swojej córce. Mhm. Zamiast mentalizować, czyli wyobrażać sobie, próbować rozumieć, co się dzieje z jej dzieckiem, kiedy jej córka była mała, kiedy nie chciała jeść, tak? I matka bardzo łatwo popadła w taki prosty mechanizm projekcji, tak? Czyli uznała, że jej córka robi jej na złość, bo nie chce być dobrym dzieckiem, bo nie chce jeść, bo nie chce z nią współpracować. Można podejrzewać, że swoje odczucia, swoje trudności związane z relacją ze swoją matką przeniosła czy wyprojektowała na swoją córkę. Mhm. I tak ją później widziała, jako tą, której nie można kochać, bo jest knąbrna, bo ma swoje zdanie, bo się nie słucha, bo robi na złość. I w pewnym momencie nawet wprost pada takie sformułowanie, no ja ciebie się nie dało kochać, nie kochałam ciebie, bo ciebie się nie dało kochać. Mhm. Tak mówi matka do swojej córki. Mhm. I to jest ta istota opuszczenia i traumy relacyjnej, z którą główna bohaterka zmaga się przez całą tutaj historię, którą możemy obejrzeć albo przeczytać. Której też doświadcza jej przyrodnia siostra, a wcześniej doświadczała jej już nieżyjąca w momencie, tak, toczenia się w historii druga siostra. Mhm. Czyli tak naprawdę wszystko to, co się działo potem z Kamilą, o czym zaraz porozmawiamy, jest skutkiem tej relacji, czy to jest za dużo powiedziane? To jest pewna matryca, pewne tory, okay, na które weszła. Można ująć to tak, że to, jak sobie radziła, czy jak sobie nie radziła ze swoim życiem, ze swoim dorosłym życiem, tak, miało swoje korzenie, czy było zapoczątkowane w pierwszych doświadczeniach, tak. Okay. Tak naprawdę ta historia, te pierwsze doświadczenia to są pierwsze lata jej życia, dorastanie. Wiek 13 lat, bardzo ważny moment, tak, kiedy znalazła sposób dający jej pozorne ukojenie, tak, kiedy mogła poczuć, że coś się z nią dzieje, że jest. Tak. Później tam mówi o tym, że zdanie ja tu jestem było dla niej bardzo mocnym i przytrzymującym, co pokazuje pustkę, której doświadczamy. Tak. Okay. Tą dezintegrację, kiedy nie ma tożsamości, nie ma zintegrowanych różnych części swojego ciała, swoich emocji, swoich myśli, tak? Mamy poczucie, że się rozpadamy. To teraz wspomniałaś o tym 13 roku życia i myślę sobie, że to wtedy ona zaczęła się okaleczać, więc może chciałabym się Ciebie, Magda, zapytać a propos właśnie okaleczania się, no bo tak, 13 rok życia, to dziecko, nastolatek i przyjmuje tak wiele na siebie i pewnie właśnie to jest jakiś sposób, tak jak Agata mówiła, na poczucie albo rozładowanie czegoś. I ja tak myślę, ale powiedz, jak to wygląda z naukowego i psychologicznego punktu widzenia. Jak to wygląda, w sensie pytasz o takie tło, tak? Czy przyczyny? Tak, przyczynę. Tak, dlaczego? Skąd to się bierze? Tak, skąd to się bierze? No to myślę, że Agata zarysowała tutaj rzeczywiście no właśnie to podłoże, tak? Jakby tych aktów autoagresji, bo o tym mówimy, tak? Samookaleczenie jest atakiem na swoje ciało, jest atakiem takim bezpośrednim na siebie. I tutaj myślę sobie w ogóle o zachowaniach ludzi, że one nie mają jednej przyczyny. Tak jak zapytałeś, czy ta relacja była przyczyną, tak? Okay. Nie ma jednej przyczyny. My mówimy tutaj o jakiejś takiej interakcji różnych czynników. W tym rzeczywiście relacja z tym pierwotnym opiekunem jest jednym z najważniejszych, tak, czynników, który wpływa na późniejsze życie i zachowanie. Jeżeli chodzi o samookaleczenia, no to tutaj właśnie podłożem są i czynniki środowiskowe, czyli tutaj ta sytuacja rodzinna i ta rodzina jakby najbliższa, tak, i w tym wypadku, no właśnie, trauma relacyjna, czyli brak takiej, czy zaburzenia więzi z matką, tak, czyli jakieś opuszczenie, tak, przez matkę,
tutaj też, tak, zaraz będziemy szerzej mówić o rodzinie, ale no, nieobecny ojciec, tak? W sensie niewiele wiemy na jego temat, jest ojczym też zdystansowanym, więc w tej rodzinie jakoś nie ma wsparcia, tak? To ta nastolatka Kamil. Więc czynniki środowiskowe odgrywają dużą rolę. Wcześniejsza, o tym też Agata powiedziała, tak? Które właśnie jeszcze z rodziny matki, tak? Czyli babki, jakieś takie tabu rodziny, w ogóle jakieś napięcie w rodzinie, tak? Tutaj. No i właśnie, 13 rok życia, kiedy do głosu dochodzą też różne inne emocje, tak? Trudne emocje, tak? Kształtowanie swojej tożsamości. I tutaj Kamil, która, jakbyśmy spojrzeli w ogóle na jej dzieciństwo i to właśnie ten nastoletni okres, to ona na każdym kroku jest jakoś nie taka. Nie? Ona słyszy od matki cały czas, właśnie przynosisz mi wstyd. Już jako dorosła osoba, kiedy przyjeżdża, tak, w sprawie tutaj zaginięcia tych dziewczynek, słyszy, nie przynieś mi wstydu, tak? I tutaj stara się stawiać granicę, mówiąc, jestem dorosła, ale to, co robisz, świadczy o mnie, nie? Więc jakby tutaj cały czas ona jest pod ostrzałem, tak, gdzieś tam pod krytyką tej matki. Więc kiedy sobie wyobrazimy właśnie, w czym ona jakby jest, tak? Czyli jakby po pierwsze te traumy z dzieciństwa, straty, tak? Bo tutaj też takie kryzysy, czyli strata siostry, później gdzieś dowiadujemy się o kolejnych stratach, jakieś przyjaciółki, przemoc, tak? Czy to fizyczna, czy seksualna, tutaj też się pojawia, czyli kolejna trauma. To wszystko powoduje ogromne napięcie. I rzeczywiście, jakby jeżeli popatrzymy na same okaleczenia, to one paradoksalnie są jakimś rodzajem radzenia sobie, tak? Z tym napięciem. To, o czym tutaj mówimy, że to jakaś ulga, jakaś ucieczka, tak, od tego, co się dzieje, od tych trudnych emocji, trudnych myśli. Tutaj zarówno samookaleczenie, jak i alkohol pełnią podobną funkcję, nie? Że ona, i ta muzyka, którą ona gdzieś tam ciągle, ona się próbuje odciąć po prostu od tego, bo to jest tak trudne. Więc to mówię, paradoksalnie jest jakiś sposób radzenia sobie na ten moment dostępne, tak? Bo ona nie może porozmawiać z matką, nie może porozmawiać z siostrą, tak? Która jest chora, nie może porozmawiać może z przyjaciółmi. Jakby nie ma innych dostępnych metod, nie? Czyli w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście występuje jakieś cierpienie, czy ogromne napięcia u nastolatków i nie ma dostępnych innych metod radzenia sobie, to rzeczywiście pojawia się tutaj taki sposób, który pełni taką funkcję, tak? Taką pierwotną funkcję samookaleczenia jest właśnie redukcja napięcia. Ale też, patrząc na Kamil, to jest jakaś próba odzyskania jakiegoś poczucia kontroli nad swoim życiem, swoim ciałem, nad sobą, tak? Ja mam wpływ na coś. No i też tak rozwojowo patrząc, to te akty okaleczeń czasem mają taką funkcję jakby wyrażenia siebie, czy zaznaczenia jakiejś swojej indywidualności. I tutaj w przypadku Kamil, gdzie te okaleczenia też są bardzo specyficzne, tak? To są słowa, to też jest jakiś sposób właśnie wyrażenia swojego bólu, w ogóle tego, co ona czuje. Komunikacja, ona też jest dziennikarką, więc tutaj to słowo ma znaczenie, nie? Także, no właśnie, tych funkcji jest całkiem sporo. A jeszcze myślę, to, co jest takie też trudne, może to jakoś do zrozumienia dla osób z zewnątrz, nie? Że patrzą, czemu ty robisz sobie krzywdę. Że tutaj jest taka teoria, która wiąże te samookaleczenia z wydzielaniem endorfin, nie? Czyli takiego właśnie naturalnego środka przeciwbólowego czy hormonu szczęścia. I endorfiny zmniejszają rzeczywiście to doświadczanie bólu, czy nawet poprawiają samopoczucie. Stąd staje się to atrakcyjne i młodzi ludzie powtarzają, tak, ten mechanizm. I tutaj praca przypomina, tak, też właśnie z osobami, które się samookaleczają, taką pracę z osobami uzależnionymi. Zresztą Kamil też ma taki problem. Ja myślę, że to bardzo jakoś mi gra z takimi różnymi zaburzeniami, naszego zaburzenia odżywiania, prawda? Tutaj też jest ta redukcja napięcia i też to tak mi bardzo pasuje. Tak. One są często też opisywane razem, samookaleczenia i jej zaburzenia odżywiania, okay. Bo to podobnie jest zachowanie autoagresywne, też taka próba odzyskania kontroli, tak, nad swoim ciałem, no i właśnie tutaj na redukcja. Nie? Takie pokazanie, ja tu jestem trochę, nie? I mogę kontrolować siebie. Myślę sobie, że właśnie
jak to środowisko, tak jak powiedziałyście, że ono jest takie bardzo kontrolujące, to dziecko już nie ma jak się wyswobodzić z tego i właśnie robi to, co może, czyli je albo nie, albo wymiotuje, albo się okalecza i tak dalej, żeby trochę się zaznaczyć te swoje granice. No dobra, a jakbyśmy popatrzyły trochę, tak odsuwamy trochę kamerę i patrzymy na całe środowisko, czyli na rodzinę. Mamy tam ojca, mamy mamę, mamy siostrę i Kamil, czyli takie grono. I co tam się dzieje ciekawego między nimi? I jak to wpływa na Kamil potem, Renata? Przepraszam, jeszcze chciałam dopowiedzieć tutaj o tym samookaleczeń, że przy przeżywaniu tak ogromnego bólu psychicznego, to jakby jest łatwiej przeżywać aktualnie ten ból fizyczny niż, tak, niż ten psychiczny. Nie? To jest, też ma taką funkcję regulacji emocji. Nie? Tak, odwracam uwagę od tego bólu psychicznego, od bólu fizycznego. To coś zastępuje. Aha. Albo a propos tego, co mówiła też Agata wcześniej, tej pustki, nie? Która jest, że czuje cokolwiek, nie? Że jest ta pustka relacyjna, bo nie ma tutaj tej relacji. Wtedy te okaleczenia czy samookaleczenia też jakby pozwalają czuć cokolwiek, chociaż ból fizyczny, a ta pustka wewnętrzna. Jest też wołaniem o pomoc, nie? Ktoś to tak zauważył, bo nie potrafi o nim powiedzieć w inny sposób. Jest taki moment, kiedy główna bohaterka rozmawia ze swoją przyrodnią siostrą i perspektywa głównej bohaterki to jest ta perspektywa pustki, tak, że samookaleczenia pozwalają jej wypełnić tą pustkę, tak? Nawet tam jest taki fragment, w którym jest opisany ten pierwszy moment, tak? Pierwszego okaleczenia, że obudziła się z poczuciem pustki, a później cały dzień miała wypełniony przez to pielęgnowanie blizny. Więc to jest w takim bardzo, bardzo realnym wymiarze, tak? No, ta pustka została zapewniona. Ale z kolei jej siostra mówiła, być może to jest tak, że jest tak nieznośne napięcie, że tylko w taki sposób można je przez chwilę wyłączyć, ten dzwonek, tak, żeby ono tam nie dochodziło do głosu. Ten serial, no właśnie, nie wiem, jak książka, nie? Bo ja bardziej tutaj jestem na czasie z serialem, ale on rzeczywiście daje odczuć to napięcie, nie? Że rzeczywiście jego się ogląda jakoś, wdziera tak, się jest jakoś, taki, no? Tak, tak. Jest że teraz czuć to, co się, niby jest spokojne miasteczko, tak, cicho serenie i tam się nic nie dzieje, ale jest duszno, nie? Więc jakby czuć po prostu to napięcie, nie? Którego doświadcza jeszcze pewnie z ogromną mocą ta bohaterka. Tak, 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 tak. No właśnie i w sumie możemy też trochę, nie wiem czy to już nie za daleko, to mnie popraw, jeśli zapytam Cię o coś, o co nie powinnam Cię zapytać, czy to nie wychodzi jakby poza ramy. Chodzi mi o to całe miasteczko, bo tam przecież też ci ludzie byli tacy specyficzni, nie? Tam się bardzo dużo działo, ale może dobra, zacznijmy najpierw od rodziny i od tego systemu. No właśnie, tak z perspektywy systemowej to tak słusznie zauważasz, że już systemem jest nie wiem, społeczeństwo, w którym się żyje, tak, nie wiem, państwo, miejsce na świecie i dochodząc tymi kręgami bliżej do środka, no to jest właśnie ta społeczność tego miasteczka, która tak się później dowiadujemy, ma też swoje tajemnice, układy, tak, jakieś dziwne historie, które tam miały miejsce. Wszystko jest jakieś zakopane pod dywan, a jednocześnie nic tam nie wychodzi, nie wybucha, nie. To wszystko jest takie upchnięte pod dywan, tak, ma się tak, wrażenie. Ten brud taki po prostu. Tak, no jakiś rodzaj układów przeróżnych. To nie, różnych powodów. Nie, tak nie wychodzi, to czas. Nie wychodzi, to czas. No dobrze, to tutaj. Nie, no to jest istotne. Że państwo myśleli, że to się nic nie dzieje. I że tak to zostanie, to nie. To zawsze, zwykle w rodzinie, zwłaszcza tak patrząc z perspektywy systemowej, system działa w taki sposób, że dąży do homeostazy. Żeby to się wszystko trzymało kupy, no to każdy ma swoją rolę. Każdy milczy na jakiś temat, albo mówi na jakiś temat, albo coś robi, albo czegoś nie robi. Bierze też czyjeś inne kawałki, je nosi, żeby ktoś inny na przykład nie musiał, bo ten na przykład ma przeświadczenie, że nie wiem, że to mogłoby zabić matkę, nie? Albo nie wiem, nie mogę dociążać ojca, a muszę coś tam za siostrę, żeby, nie wiem, muszę przyjąć tą rolę na przykład kozła ofiarnego, żeby, no, dużo rzeczy jest takich niewypowiedzianych i krążących jakby po systemie, no i ta homeostaza zazwyczaj działa do momentu, kiedy jakieś najsłabsze ogniwo w rodzinie się nie wysypie, to jest taki bezpiecznik, że już tego napięcia jest za dużo.
No, w tym konkretnym systemie rodzinnym, no to tak jak już Agata wspomniała, ta trauma transgeneracyjna, ona już tak grasuje pewnie od pokoleń i przenosi się chociażby, jeśli chodzi o te kobiety, w taki bezpośredni sposób. To ten ojciec Kamil jest wspomniany tylko jako taki, ta matka wyznaje, że on jest był niezdolny do tworzenia relacji. Nie? Mhm. Możemy się zastanawiać, czy to on był niezdolny, czy ona, ale coś w tym pewnie musiało być. W ogóle mężczyźni tam są tacy właśnie w cieniu, bierni, w ogóle tak jakby ich nie było. Ten właśnie co to powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć. W każdym razie ten ojczym Kamili, czy właśnie ten mąż matki, on jakby jest takim milczącym świadkiem, tak? On nie bierze odpowiedzialności, nie przeciwstawia się w żaden sposób, ma jakąś swoją rolę, tak? w której jest, dzięki której dość jest zastanawiający ten ich układ, szczerze mówiąc nie jest dla mnie on tak do końca przekonujący, co ten facet z tego ma, ale może Państwo jakoś wyciągniecie z tego coś więcej. W każdym razie, bo tam jest taki rodzaj diady matka-dziecko, jeśli chodzi o to pierwsze dziecko jakby odrzucone, nie spełnia oczekiwań matki, jest zupełnie nie takie, jak ona sobie tam wyobrażałaby. Nie? To jest taka pani, wiktoriański dom sobie proszę wyobrazić, taka pani, która trzęsie miasteczkiem, jest przebogata, ma stylowe meble, parkiet z kości słoniowej, chodzi i pokazuje swoje tapety ręcznie malowane jedwabiem, a jednocześnie tak jakby dla kontrastu jest taką największą potentatką finansową, bo ona ma w tym miasteczku wielką rzeźnię świni, znaczy hodowlę i rzeźnię. Tak. Ona jest po prostu taką damą, taką zwierną, prawda? I tam i daje pracę, to nie wiem, dużej części ludzi z tego miasteczka, właśnie w tej ubojni. I tu już jakoś taki czujemy dziwny skrzyk, prawda? No, ale, no i taże dama zwiewna, ona ma taki rodzaj pewnego wyobrażenia o tym, co, kim powinna być jej córka, jako taki, nie wiem, takie narcystyczne jej odbicie, takiej doskonałej laleczki, tak zresztą tą swoją drugą córkę, w sensie już przyrodnią siostrę tej Kamili, też ubiera, niby to jest 13-latka, ona ją tak stroi w kokardeczki, różowe, sukieneczki i tak dalej. No to Kamil była zupełnie inną dziewczynką, ostrzyżoną na krótko, biegającą po drzewach i mającą swoje zdanie. No to, myślę, że to już jest pewien skutek tego odrzucenia relacyjnego, ale... Była nie taka, jak matka sobie wyobrażała. Była nie taka, jak matka sobie wyobrażała, no, czego poniosła konsekwencje, ale z drugiej strony mogła w jakiś sposób szukać siebie, już jakby czując, że nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań matki. Więc być może, znaczy na pewno miała takie głębokie pragnienie, ale jednocześnie taki chyba już, nie wiem, depresyjny zalążek takiego przekonania, że jak bardzo by się nie starała, to i tak nie jest w stanie tych oczekiwań spełnić. Poza tym musiała czuć, że między tą jej siostrą, która potem zmarła, a matką, był taki rodzaj, taki diady właściwie, tak? Nie, że jest matka, ojciec i podsystem dzieci, tylko przede wszystkim matka, córka, no i ten ojciec gdzieś tam. W związku z czym to była jej ukochana córka, która właśnie była spełnieniem tych jej oczekiwań i marzeń, w związku z czym no, ta druga była po prostu odrzucona, była takim, nie wiem, rodzinnym kozłem ofiarnym. Z jednej strony potrzebnym, żeby wziąć to na siebie, no, a z drugiej strony dla tej matki była też problematyczna, dlatego że no, robi jej złą opinię, no, co jest jakby ten inny kontekst. Ja bym powiedziała, że Kamil owszem, nie spełniało oczekiwań matki, tak, ale ona też nie odpowiadała na jej potrzeby, ponieważ jest bardzo poruszające i bardzo ważne zdanie, tak, które wypowiada matka do Kamili, że ona oczekiwała, że jak ty się urodzisz, to mnie pokochasz i wtedy moja matka mnie pokocha. Więc myślę sobie, że jakoś trudno, tak, to jest taka bohaterka, matka Kamili, to jest taka bohaterka, do której trudno mieć ciepłe uczucia. Natomiast są takie momenty, tak, są takie zdania wypowiadane, które pokazują, jak bardzo ona potrzebowała, tak, właśnie kogoś, kto ją pokocha. Tak, i jak te oczekiwania,
które to przerastają dziecko, mhm. tak? Nie są na miarę dziecka, tak? Właśnie kierowała w stosunku do swojej pierworodnej córki, jak została zawieziona. Mhm. Ale potrzebowała tego po to, żeby uznać, żeby uzyskać miłość swojej matki. Mhm. To, czego nie dostała sama, nie? To właśnie tak jak mówimy w ogóle właśnie tutaj i systemowo i w ogóle w terapii, nie? Że coś trudno dać to, czego się nie dostało, nie? To, czego mhm. Wiem, że ta matka taka bardzo zimna, tak? To jest po prostu trud, nie? Mm-hmm. I też w relacji. No, kiedy opowiada swojej matce, to tam naprawdę też tego nie ma. Nie? W sensie nie ma akceptacji, nie ma miłości, a wręcz jest przemoc taka i psychiczna i cierpienie. Więc rzeczywiście to są takie momenty, w których możemy zobaczyć jakby, nie? Że dlaczego ona tak. Mm-hmm. Trochę usprawiedliwić. Zrozumieć. A propos matki, jeszcze chciałam się dopytać, no bo właśnie, ta matka Kamil, ona chyba chorowa, z tego co tutaj wyczytałam na różnych stronach i nie chcę potwierdzić bądź obalić tą tezę, a propos, nie chcę wymawiać tej choroby, bo ja zaraz pomylę, ty chyba Magda wiesz o co mi chodzi. Zespół. Nie, będziemy zdradzać. No właśnie. Oczywiście to tak. To jest diagnoza, nie pamiętam w filmie, ale to jest diagnoza, która pada w książce z pielęgniarki, tak? Tak. Z pielęgniarki, okej, dobra, okej. To nie zdradzimy w takim razie. Zostawimy tutaj taki punkt, że nie warto, warto to oglądać. Bo rzeczywiście w ogóle, a propos właśnie serialu samego, tak? Mm-hmm. Co jest ciekawe, o czym teraz nawet rozmawiamy, tak? Bo rozmawiamy o relacji, rozmawiamy o emocjach bohaterki, o jej problemach, o rodzinie i tak dalej. A mówimy tutaj o kryminale i o zaginięciu dwóch dziewczynek. Tak. Że w ogóle sprawa ta gdzieś tak. jest z boku, nie? Mm-hmm. A tak naprawdę detektyw, który przyjeżdża tak, do miasteczka też, oprócz Kamil, rozwikłać zagadkę, to studiuje Kamil, tak, a propos studiowania, tak, czy on jedzie i on się dowiaduje, co się stało, jak, dlaczego zginęła, bo jest dużo właśnie niedomówień też tego, tabu w tej rodzinie też, nie? Czyli jak zginęła ta siostra Kamil, co się z nią stało, wychodzi na jaw tak choroba matki, czyli rzeczywiście jest trochę tych zagadek, ale no, uwaga jest skupiona właśnie tutaj na tym takim psychologicznym tak. życiu bohaterów. To bardzo ta narracja jest jakby prowadzona nie tyle z jakiegoś wieloobrazu czy różnych spojrzeń na sprawę, tylko głównie jakby oczami czy głową Kamilu. Jakby jest jakby perspektywa taka bardzo subiektywna. Nie? Że jeszcze tak systemowo patrząc na to miasteczko, to jeszcze to kwestia tego napięcia, które tam powstaje w trakcie poszukiwania tego winnego, to budzi w ludziach, nie wiem, jakiś strach, niedowierzanie, tak? No to jest spokojne miasteczko, to nagle morderstwo dziewczynek. Brutalne. Brutalne, tak? To takie, więc to jest też coś, co jakby porusza ludzi i wyciąga z nich takie uczucia, z którymi być może na co dzień się nie spotykają, albo najczęściej je topią. Tych scen jest bardzo dużo w barze, w alkoholu. I dalej zaczyna się taka psychologiczna dynamika związana z poszukiwaniem winnego. Nie? Tam bardzo szybko i łatwo znajduje się tego kozła ofiarnego i gdzieś to uczucie, które jest jakby spotęgowane też, nie, tak, jest myślę, z takiej psychologii społecznej, tak, że oni muszą je znaleźć ujście, tak? Muszą wskazać konkretną osobę, której najchętniej przypisaliby winę, chociażby dlatego, żeby mieć to poczucie, że to się wyjaśniło, niekoniecznie. Nie, sprawę. Czy to jest prawda, czy nie? Zamknięcie poznamy tego policjanta, tak? Żeby zamknąć sprawę. Tak. Nieważne, czy słusznie jakoś, czy prawda? Tak. A propos też winnego, tak? Czy tego kozła ofiarnego, to jest ciekawe, tak? Dlaczego on jest winny? Bo za bardzo przeżywa. Czy jakby nie, że tak nie powinien tak reagować. Aż tak, nie? To też jest ciekawe, nie? Jakby, że tak emocjonalnie. Okazało się, że on jest jakby obcy z innego miasteczka, w związku z czym. Być może inaczej. Czy nie wpisuje się. Tak, i to trochę jest odpowiedzią na pierwsze marzenia czy fantazje, tak, związane z właśnie tutaj ze sprawcą, że to jest właśnie jakiś obcy. Przejeżdżał tutaj, tak, przez miasteczko, popełnił zbrodnię, jest kimś z zewnątrz, tak. Jak się okazuje, że nie ktoś z zewnątrz, bo to szukają kogoś w środku, kto może być trochę z zewnątrz. Tak? Ale też, żeby to być mężczyzną. Ale.
Ale ja też zwróciłam uwagę na te różne postacie, które chcą mówić. Mhm. Znajome matki Kamilu, które gdzieś ją tam na tych spotkaniach, przyjęciach, tak, na stypie gdzieś tam zahaczają, tak jakby próbowały, tak jakby nie bardzo były zakneblowane właśnie też po części tym życiem, tymi zależnościami, układami, ale próbują coś powiedzieć, mhm. tak, i że takie głosy, takie sytuacje są, że już dłużej się milczeć nie, mhm. że różne rzeczy, tak, że różne rzeczy muszą być na nie. Mhm. Okej, okay. Czy taka jedna osoba, taka Kamil, jest w stanie, czy te rany na ciele się nie zagoją, ale czy ta dusza się zagoi? Czy da radę się zagoić? Jedna osoba tyle rzeczy przyjęła i czy to się da naprawić? Wiesz, jak rany się zagoją, to zostaną blizny. Mhm. I to jest to tak okay. samo z ciałem, jak mhm. i z... z duszą, z emocjami, mm-hmm. z psychiką. Okej. Okay. I myślę sobie o pewnego rodzaju bliznach, nawet na takim poziomie neuropsychiki, tak? Ponieważ traumy zostawiają realne ślady w mózgu. Tak, w układzie nerwowym, tak. Mm-hmm. Tutaj neurobiologia, ostatnie badania bez wątpienia potwierdzają, tak? Że traumy, które doświadczamy, zwłaszcza te chroniczne, o takiej mówimy, tak? Mm-hmm. Zostawiają realne, tak, czy powodują realne spustoszenie. Mhm. Ale jednocześnie badania też pokazują, że odpowiedni sposób radzenia sobie, czyli psychoterapia, odpowiednio prowadzona psychoterapia, tak, z takim empatycznym, mentalizującym psychoterapeutą jest w stanie też zmienić, tak, te ślady, naprawić. Okej. Okay. Czyli mam tutaj głos na tak. Znaczy, to ja bardzo podobnie, jak kiedyś pierwsze co mi przyszło do głowy, że to taka jest dobra energia, nie? Że się da. Ja myślę, że nie byłoby nas tutaj, gdyby było inaczej, tak? Bo na co dzień się z tym stykamy, to znaczy z różnymi, nie tylko traumami, ale takimi zranieniami. Nie? Bo tutaj tytuł nawiązuje do takich zranień fizycznych, ale nie tylko, nie? Ja myślę sobie, że popatrzymy na Kamil, to ona jest po prostu poraniona wewnętrznie, nie? Po prostu. I że te blizny to jest takie odbicie tego, co w środku tych zranień. I dlatego ona jest, no właśnie, i w tej depresji, i w lęku cały czas. I też trudno się zbliżyć tak do kogokolwiek z obawy przed zranieniem właśnie, nie? I tak jak powiedziała Agata, absolutnie się zgadzam, że tutaj blizny pozostają i po jednym, i po drugim, tak? Mm-hmm. I chyba, tak sobie pomyślałam, że to jest tak właśnie... I chyba też potrzebne, to znaczy trudno by było wymazać. Tak, czy tą bliznę na skórze, czy tą bliznę na duszy jakoś, mamy mechanizm wyparcia, tak, ale że jakoś te blizny są integralną częścią tej osoby, nie? I to też nie chodzi o to, żeby je właśnie, nie wiem, tak, zrobić operację plastyczną, tylko żeby je przyjąć. I tutaj właśnie a propos psychoterapii, a propos też leczenia, bo też ciekawe w serialu jest pokazane w ogóle te wspomnienia, tak, te jakby flashbacki, one to są takie cięte też, nie? Czyli tak jak w zespole stresu pourazowego. I tak się dzieje właśnie, że tak i te natrętne myśli, te wspomnienia, to wszystko wraca, dopóki się tego jakoś nie odpowie od początku do końca, tak? Bo też słyszałam takie ciekawe porównanie właśnie do terapii PTSD, że dopóki się nie opowie tej historii właśnie, że to jest tak z PTSD, jakby się czytało książkę właśnie, co chwilę otwierając na innej stronie. Nie? Że to są takie rwane, szarpane gdzieś tam sceny. I tak też widzimy to w serialu. I jeżeli Kamil na przykład, tak, czy inna osoba, która doświadczy takich właśnie tylu traum, przyjdzie na psychoterapię i rzeczywiście opowie od początku do końca swoją historię, nie? Czyli przepracuje też to, nie? Jakby przeczyta tą książkę po prostu, nie? Zamknie i pójdzie dalej. Nie? Gdzieś no więc jakby z tą książką, nie? O to chodzi. Tylko, że nie może tego zrobić sama, bo tego, czego brakowało, to właśnie, żeby ktoś przy nim był, żeby ktoś odzwierciedlał i rozumiał, nadawał znaczenie temu, co przeżywa, temu, co czuje, co się z nią dzieje, tak? Tego zabrakło. Tak? I stąd ta dezintegracja, z którą radziła sobie poprzez wstyd i poprzez tą agresję, autoagresję skierowaną na sobie, tak? Nie da się tej książki przeczytać samemu, to jest ważne. Ważne jest, żeby... Bo ona jest w emocjach dziecka, nie? Ona nie ma tutaj właśnie innych zasobów, nie? Tutaj potrzeba właśnie tego dorosłego, tak? W tym wypadku. Ona tutaj jest jakby została na tym etapie gdzieś tam emocjonalnym.
No właśnie, kto zrozumie, kto przyjmie, kto nazwie, kto potowarzyszy, tak? Mhm. Czyli kto nauczy mentalizować, czyli tak naprawdę patrzeć na siebie jako na kogoś, kto ma, jest spójny, kto ma uczucia, różnorodne uczucia, mhm. które się skądś biorą, które kto ma różnorodne myśli, nadawać znaczenie tym myślom, patrzeć z różnych perspektyw, mhm. tak? Czyli najpierw nauczyć widzieć siebie i widzieć i przeżywać siebie. Mhm. Właśnie zauważyć, nie? Zauważyć, przyjąć. I po, jakby dać taki komunikat, jesteś w porządku, taka jaka jesteś, nie? Bo tego zabrało. Nie? Tutaj mhm. było emocje, uczucia, myśli, sposób bycia był jakoś nieprzyjmowany, tak? Mhm. Nieważne, on był nieważny. Mhm. Potrzeba na ten rzecz. Myślę, że to oczywiście widzimy ją w dość trudnym stanie, ale mimo wszystko jakoś doszło do tego, że jestem dziennikarką, tak jakoś funkcjonuje jeszcze, prawda, mhm. na krawędzi, ale powiedzmy, że jakoś sobie radzi i myślę, że to w dużej mierze jakby zasługa tej, jakby jej zastępczych rodziców, czyli jej szefa redakcyjnego, jego mhm. żony, aha, która tak, była tak. osobą... Właśnie, to też, też są ciekawymi osobami. Tak, 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 tak. Mhm. Myślę, że to jest taka nitka zresztą, która została pociągnięta i oni mieli taki zamiar, tak, żeby wysłać ją do tego miasteczka, z którego pochodzi, właśnie głównie dlatego, żeby wracając do tej przeszłości, mogły się zmierzyć z tymi mhm. swoimi demonami, aczkolwiek no, było to dość ryzykowne, bo to tak jak pakowanie straumatyzowanej osoby bez jakiegoś prowadzenia właśnie, mhm. bez tego drugiego człowieka, tylko wpuścić ją w tą traumę tak na żywca, więc ona to tak była, jest taki moment, że jest dość bliska właściwie no, zrobienia sobie bardzo poważnej krzywdy, bo to wszystko było nie do uniesienia, zwłaszcza mhm. Często pewnie Państwo też mają doświadczenie wracania do domu i regresowania się, nie? Że człowiek się wtedy staje takim trochę mniej dojrzałą wersją siebie. No a wrócenie do takiego domu, gdzie jeszcze się dzieje, tak? To tak. było naprawdę mocne. A co do pytania, czy to się da uleczyć, ja nie wiem. No. To jest taka dawka, którą ona przyjęła, no to musiałoby chyba długo trwać tej terapii. Więc mm. Nie, no jasne, że jest szansa, tylko tak zmierzenie się jeszcze raz z tym całym swoim bólem, przeżycie i opłakanie tych wszystkich utrat, których ona doświadczyła w życiu, to no, nie bywały wysiłek. Mm. To nie jest tak, że my tutaj optymistycznie chórem zakrzykniemy, tak, to terapia wszystko może. No, tak. Jeszcze jakieś sprzyjające środowisko, nie? Jakieś jej własne wybory jeszcze gdzieś tam po drodze. Różne rzeczy mają znaczenie, nie? No tak, no ale tam są takie trzy pozytywne elementy. Po pierwsze, ona miała doświadczenie swojej terapii, tak? W tym oddziale? Tak, na oddziale, mhm. tak. Więc rozumiem, że to pozwoliło jej funkcjonować, tak? Mhm. Druga rzecz, o której powiedziałaś, to ci zastępczy rodzice, tak? Będziesz ważną rolę. Chociaż myślę, że nieświadomie ona wypchnęli, tak? Mhm. Nie było tam takiego zamysłu, żeby tam się zmierzyła ze swoją przyszłością. Ale po chwili ją wyciągnąć tam. Tak trzymać, tak. A trzecia rzecz to też jest jakieś symboliczne, że miała taki fragment, który nie zawładnęła jej matka, tak. Mm-hmm. Matka w tym momencie mówiła na fragmencie swoje imię, mm-hmm. wypisze, tak, ale tego nie zrobiła. Mm-hmm. To pokazuje, że był taki kawałek, który nie został całkowicie zniszczony czy zdewastowany przez... To się szybko wyrwała z tego miasteczka, tak, w przeciwieństwie do tych... Tak. Mhm. Tak, właśnie, a propos cały czas klimatu tego, czy to się da leczyć, tak, to tutaj mówimy właśnie z jednej strony terapia, tak, i takie wsparcie, z drugiej strony te osoby, tak, czy właśnie doświadczenia i swoje zasoby i też osoby tutaj w postaci tego, tak, tutaj akurat szefa i jego żony. I myślę sobie właśnie, że o to chodzi, że bo mówimy o tej matce jako takim pierwowzorze, tak, wszelkich relacji czy później życia, tak? Mm-hmm. Ale nie zapominaj, bo to też nie znaczy, że jak relacja z matką jest właśnie trudna, to już w ogóle życie jest strasznie trudne. Często tak bywa, ale nie musi tak być, bo właśnie, jeżeli zdarzy się tutaj na przykład bądź wspierający ojciec, ciocia, tak, właśnie ktoś, nie wiem, przyjaciel, kto trochę wypełni tą lukę, tak, albo właśnie da tego poczucia, no właśnie, że jesteś w porządku, tak? Bo też jest taki moment, kiedy ona z tym szefem rozmawia, jestem złą osobą, czy czuję się złą osobą, tutaj w tym domu, nie? Mhm. Nie jesteś złą osobą, nie? Więc właśnie chodzi o takie osoby, które pozwolą doświadczyć siebie inaczej, mhm. nie? I tutaj moją uwagę też zwróciłam
pani ta, tak, służąca pokojówka w domu, to jest ciekawe, że ta matka taka po prostu chłodna, zimna, ten ojciec taki zdystansowany, a ta ją przytula, nie? Czy gdzieś tam jest, to ją proklepie. I myślę sobie, że to jest też taka gdzieś w tle bardzo osoba, ale która jednak tak. No jest cały czas, jest blisko i daje jej tych, powiedzmy, łasków takich ciepłych, nie? Że gdzieś tam, myślę sobie, taka niby niezauważalna, ale może jednak też gdzieś tam dająca to ciepło, nie? Gdzieś chociaż odrobinę. Super. Zachęcam do oglądnięcia chyba Ostrych przedmiotów, bo to naprawdę jest dobry serial. Tak, i dobra książka. I dobra książka. Zachęcam do przeczytania książki, a potem ewentualnie możecie oglądać serial. Dziękuję Wam serdecznie. Bardzo mi było miło z Wami rozmawiać. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Dzięki i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.